Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Q&A, Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Dzisiaj dalsza część odpowiedzi na Wasze pytania zadawane pod zapowiedzią pierwszego odcinka, dlatego że pojawiło się ich na tyle dużo, że podzieliłam je po prostu na części i w związku z tym dzisiaj rozpocznę od tych pytań, które były zadawane jako te jedne z najstarszych. Mam nadzieję też, że poprzedni odcinek Wam się podobał. Cały czas, jeśli będziecie mieć jakieś nowe pytania, możecie oczywiście zadawać je też w komentarzach. A teraz co? Trzeba zacząć. Pytanie numer 1. Aga Skupieńska na Instagramie zapytała: jeden składnik, którego nie może zabraknąć w Twojej kuchni to? To są pomidory. Ja pomidory kupuję przez cały rok i bardzo zawsze jestem zawiedziona, jak gdzieś poza swoim domem jem coś, co składa się między innymi z pomidorów, i te pomidory są użyte niesmaczne, niedojrzałe, takie najsłabszej jakości, zwłaszcza mnie to boli, kiedy to są pomidory w jakiejś potrawie restauracyjnej. A ja pomidory kupuję zawsze te malinowe i naprawdę zimą nie potrafię sobie odmówić tego, żeby też je nabyć, i przepłacam, zawsze płacę za nie sporo, ale po prostu je bardzo lubię, nic na to nie poradzę. Od dziecka tak naprawdę moją ulubioną potrawą, jaką jadłam, kiedy byłam mała, taką codzienną potrawą, był chleb z pomidorem i z białym serem, takim najlepiej jeszcze od babci. I jak widać, no, część rzeczy się pomimo upływu czasu u człowieka nie zmienia. Pomidory do dzisiaj uważam za podstawę w mojej kuchni i często jest tak, że sięgam sobie po prostu po pomidora samego, takiego z odrobiną dosłownie soli, czasem ewentualnie ze świeżą bazylią, i to jest czasami moja przekąska pomiędzy posiłkami. Drugie pytanie od Agi Skupieńskiej: w którym z odwiedzonych miejsc najbardziej Ci się podobało? Ciężko jest mi to określić. Widziałam już tyle miejsc na świecie i każde w jakiś sposób było dla mnie wyjątkowe, ale mam taką zasadę, że staram się nie wracać do tych miejsc, które już odwiedziłam, z tego względu, że po prostu mam straszny głód podróżowania i zobaczenia całego świata. Domyślam się, że życia mi na to raczej nie starczy, ale robię wszystko, żeby jednak zobaczyć jak najwięcej. Myślę, że takim miejscem, które bardzo mi się podobało i nawet byłam tam dwukrotnie, to jest Australia. Darzę ją dużym sentymentem, podobnie zresztą dużym bardzo sentymentem też darzę Stany Zjednoczone, które przejechałam od wybrzeża wschodniego do zachodniego samochodem, będąc wcześniej jeszcze 10 dni w Nowym Jorku, i to było w 2013 roku. Natomiast Australia była takim moim pierwszym dalekim celem podróży, można powiedzieć, i to był rok 2012 i ona zapoczątkowała mojego bakcyla do dalekich podróży, który pozostał mi do dzisiaj i mam nadzieję, że już na zawsze pozostanie. Więc jeśli ktoś z Was ma możliwość kiedyś polecieć do Australii, bo można naprawdę obczaić jakieś tańsze bilety, trzeba oczywiście zaoszczędzić sporo pieniędzy, bo na miejscu jest dosyć drogo, to gorąco polecam. Zróbcie to, nie bójcie się, w Australii jest po prostu pięknie, niepowtarzalnie i są przemili ludzie. Aguśka 2307 na Instagramie pyta: jakie jest Twoje marzenie, ale takie największe, które chciałabyś kiedyś zrealizować? Kiedyś marzyłam o dalekich podróżach, kiedyś marzyłam o życiu w dostatku, kiedyś marzyłam o dużym domu i powiem Wam, że czas też weryfikuje troszeczkę marzenia, bo niektóre się udaje spełnić, a inny człowiek w pewnym momencie stwierdza, że wcale nie są mu do życia potrzebne. Ja na przykład teraz o dużym domu nie marzę, bo uznaję, że nie byłby mi do niczego potrzebny, bo jesteśmy tylko we dwoje i to jest totalnie bez sensu, żeby ogarniać jakiś ogromny dom i żeby otaczać się przedmiotami. Więc nie mam takich marzeń związanych z przedmiotami, z czymś materialnym. Raczej właśnie są to marzenia, żeby gdzieś pojechać. Raczej są to marzenia takie bardzo dalekosiężne. I na przykład takim marzeniem, i myślę, że to jest takie największe i takie najważniejsze marzenie dla mnie, żeby dożyć spokojnej i dostatniej starości w zdrowiu, dlatego że no, ja świadomie wybrałam taką drogę przez swoje życie, że zdecydowałam się, że nie będę mieć dzieci. I w związku z tym gdzieś tam z tyłu głowy cały czas mam to, że będę widzieć, że odchodzą moi najbliżsi i że
będzie trzeba stawić temu czoła i naprawdę bardzo marzę o tym, żeby ta moja starość była taką fajną starością, że jestem sprawna fizycznie, że jestem sprawna umysłowo, że dalej mogę być aktywna i dalej mogę podróżować albo mogę gdzieś mieszkać w jakimś fajnym miejscu i że nie wpadnę w taką pułapkę tego, żeby podążać za takimi właśnie materialnymi marzeniami przez całe swoje życie i obudzić się na tą starość i stwierdzić, że gdzieś coś mnie w życiu ominęło. Więc chyba to jest takim moim największym marzeniem. No nie wiem, ciekawa jestem, jakie są Wasze największe marzenia. Dajcie mi znać, może ktoś ma podobne. A jeśli chodzi o samospełnianie marzeń, to też staram się stawiać sobie takie marzenia, zamieniać niektóre marzenia w cele. Niektóre wiem, że jest ciężko, no na przykład to, żeby dożyć spokojnej starości w zdrowiu. To jest częściowo ode mnie niezależne, chociaż oczywiście robię wszystko, żeby tak się stało. Natomiast staram się zamieniać marzenia na cele, nawet jakimiś małymi krokami i staram się też te marzenia, nie mieć ich tylko takich bardzo trudnych do zrealizowania, tylko troszeczkę łatwiejsze. Na przykład chociażby marzenia o tym, żeby nauczyć się obcego kolejnego języka, które sobie krok po kroku od lutego tego roku powoli realizuję i mam nadzieję, że kiedyś się okaże, że ten język hiszpański przekuje się w realizację kolejnego marzenia, jakim będzie pojechanie do Ameryki Południowej, ale to już jest temat na osobną zupełnie historię. Monkul Dzudza na Instagramie pyta, co Cię podkręca, daje motywację do działania, a może kto? Ja od zawsze byłam bardzo osobą taką zdyscyplinowaną już od dziecka i nie potrzebowałam jakiejś szczególnie dużej motywacji do tego, żeby wykonywać swoją pracę i żeby realizować te cele, które sama sobie przed sobą stawiałam, więc mam taką naturalną chyba energię w sobie i takiego powera do działania. Natomiast też zdarzają mi się oczywiście dni takie, że dopada mnie depresja, że jestem beznadziejna. Ja jestem zresztą też bardzo krytyczna wobec samej siebie w każdym możliwym aspekcie, uwierzcie mi, mojego życia. Jestem swoim najgorszym tak naprawdę hejterem. I to, co mnie podkręca najbardziej, to jest to, że na bieżąco i w miarę szybko widzę rezultaty swojej pracy. I z drugiej strony bardzo mnie frustruje, kiedy wkładam dużo pracy w coś, kiedy bardzo się angażuję, kiedy wiem, że daję z siebie wszystko, a w jakiś sposób właśnie coś jest niezależne ode mnie i gdzieś mi to wszystko ucieka. Więc kiedy widzę, że coś mi fajnie idzie, to mi daje kolejny napęd. Nie pomagają mi kompletnie motywujące słowa innych ludzi. Nie docierają do mnie zupełnie takie argumenty, ale bardzo staram się sobie też różne rzeczy sama tłumaczyć i z wiekiem też widzę, że przychodzi mi to jednak trochę łatwiej. Tak samo jak trochę łatwiej z wiekiem przychodzi mi po prostu czasem odpuścić zwyczajnie i zrozumieć, że właśnie coś nie było zależne ode mnie i nie miałam na to wpływu i po prostu trudno. Trzeba iść dalej, trzeba robić swoje. Bardzo mi oczywiście Mariusz pomaga swoim dobrym słowem, chociaż właśnie czasem, kiedy już się tak nakręcę, że jest beznadziejnie, a to naprawdę wraca mi przynajmniej jeden raz w roku taki czas, a nawet i częściej, że po prostu czuję, że wszystko jest źle, wszystko jest bez sensu, że ja jestem do niczego, to wtedy nawet jego dobre słowa po prostu niestety nie pomagają, ale wiem już, że taki czas trzeba przeczekać, i że potem znowu będzie lepiej. Jak wygląda Twój dzień? Pyta jeszcze Monkul Dzudza. Tak standardowo to dosyć każdy dzień mój wygląda podobnie. One są podobne do siebie, dlatego że wstaję rano, muszę się uczesać, zrobić makijaż, żeby dobrze wyglądać do filmu. Kiedyś było tak, że tylko kiedy się filmowałam faktycznie moje filmy na YouTube, kiedy kręciłam, to taki makijaż robiłam. A teraz, kiedy mamy dobę relacji na żywo i Insta Stories i kiedy widzę się czasem, jak wyglądam bez tego makijażu w zniekształconym obrazie, na ekranie mojej komórki, to jednak stwierdzam, że lepiej będzie się pomalować już o poranku, kiedy się wstaje po prostu. Potem jest jakieś śniadanie. Mamy taką zasadę, że jak jesteśmy obydwoje w domu, to jemy razem.
to jemy razem, to po prostu kiedy przychodzi pora posiłku, to odstawiamy pracę naszą i siadamy do stołu, rozmawiamy sobie. Staramy się też, kiedy pracujemy, to albo siedzieć w osobnych pomieszczeniach, żeby nie wchodzić sobie na głowę, albo po prostu kiedy siedzimy w jednym pokoju przy jednym biurku, no to też nie przeszkadzać sobie. Tak jak koledzy w pracy, po prostu w biurze, można powiedzieć. Ja też często jest tak, że muszę sobie zaplanować to, co ugotuję z wyprzedzeniem, zrobić zakupy, pojechać na miasto. Czasem jest z kolei tak, że po prostu jadę w środku tygodnia pochodzić po sklepach, żeby trochę odpocząć i nie wpaść w taką rutynę, popatrzeć się na jedzenie w restauracjach, popróbować jakiegoś jedzenia w restauracjach na przykład również, popatrzeć na to, jakie są produkty aktualnie dostępne, na co jest sezon, bo to wszystko jakoś tak pozwala mi spojrzeć trochę inaczej na moją pracę. Czasem jest tak, że robię sobie w środku tygodnia wolny dzień i jadę się spotkać na przykład z przyjaciółką. Innym razem jest tak, że przez weekend trzeba pracować, skoro się robiło sobie wolne w środku tygodnia. Więc ja mam ten czas mojej pracy taki dosyć elastyczny, ale oczywiście wpadam w pułapkę i będę zawsze w nią wpadać, że pracuję za dużo, mam tego świadomość, po prostu zdaję sobie sprawę z tego, że wybrałam tak ulotny zawód, który w każdej chwili może się dla mnie skończyć, w każdej chwili może się skończyć moda na mnie, może być tak, że moi widzowie i czytelnicy przestaną mnie lubić po prostu. Różnie może być, więc żyję tym momentem, że póki mam siłę, póki mam tego powera do pracy, to pracuję bardzo dużo. No i poza tym, że gotuję, poza tym, że potem obrabiam zdjęcia, poza tym, że potem jeszcze montuję filmy, muszę znaleźć podkład muzyczny, to oczywiście też muszę zajmować się tymi przyziemnymi sprawami, czyli kierowaniem swoją firmą, zdobywaniem zleceń nowych, odpisywaniem na wiadomości, odpisywaniem na Wasze komentarze. Jest tego naprawdę bardzo dużo i zawsze podkreślam, że wszyscy ci, którzy twierdzą, że praca blogera czy vlogera to jest coś, co jest pierwsze, bardzo banalne, po drugie, że to nie jest prawdziwa praca. Ja uważam, że to jest strasznie krzywdząca opinia i naprawdę, kiedy ktoś w moim towarzystwie potrafi coś takiego powiedzieć, wiedząc, że ja się tym zajmuję, to już zdarzyło mi się z paroma takimi osobami zerwać po prostu kontakty, bo są już u mnie spalone. Czy masz pomysły na następną książkę? Pyta jeszcze Monkul Zudza. Dużo pytań od Ciebie dostałam. Mam pomysł, oczywiście. Plan cały był od początku taki, że Superfood to nie będzie jedyna książka moja. Natomiast czuję, że jeszcze nie jest czas, żeby ją wydawać i nie mam nawet ostatnio czasu na to, żeby usiąść i po prostu sfotografować wszystkie potrawy, ugotować je, które mam zaplanowane do kolejnej książki, a plan oczywiście jest. I to jest tak, że ja właśnie w tym ciągu takiej mojej pracy codziennej nie mam czasu się tym zająć i potem jest taki moment, że gdzieś wyjeżdżamy na przykład. Ja sobie ze swoim notesem siadam gdzieś na plaży pod parasolem i nagle przychodzi wena. I to, że nie udawało się wcześniej zająć pisaniem książki, wymyślaniem tego, co ma w niej być, nagle jednego dnia potrafi wszystko przyjść, więc ja po prostu czekam na razie na odpowiedni czas, kiedy ponieważ nie mam podpisanej żadnej umowy z wydawnictwem, bo książkę wydaję sama, to nie mam żadnego deadline'u, który by nade mną wisiał. Więc czekam na taki moment, kiedy wyczuję, że jest fajnie, że mam wenę i że mogę tę książkę stworzyć i wtedy się tym zajmę. I już ostatnie pytanie od Monkul Zudzy. Skąd bierzesz inspiracje kulinarne? Już mówiłam wcześniej, że idę na przykład do sklepu czy na targ i patrzę, jakie aktualnie są produkty w sprzedaży i już mi w głowie powstaje plan, że o, tutaj jest na przykład szpinak, a ja jeszcze nie robiłam makaronu szpinakowego, kotletów szpinakowych, jeszcze nie robiłam na przykład jakiejś sałatki, koktajlu i tak dalej, więc po prostu patrzę na to, co jest dostępne i przychodzi mi do głowy pomysł, co mogłabym z tym zrobić, ale też oczywiście, kiedy
podróżuję, to bardzo dużo obserwuję tego, jak są gotowane potrawy. Kiedy chodzę do restauracji, to też bardzo dużą uwagę zwracam na to, jakie jest menu i zawsze przeglądam całe i patrzę, czy może na coś jakaś moda nowa przychodzi, czy może jakieś fajne nowe połączenie odkryję. Więc dużo bardzo to się odbywa na zasadzie obserwacji i nie jest to obserwacja taka, żeby potem zgapić czyjś pomysł, tylko właśnie, żeby zobaczyć, jak robią to inni i potem nagle mi przychodzi do głowy, że a, ja to bym zrobiła podobnie, ale jednak inaczej, albo ja to bym zrobiła zupełnie inaczej. Więc to stąd czerpię głównie, czyli z zewnątrz inspiracje kulinarne, natomiast pomysły przychodzą mi do głowy, po prostu potrafię czasem otworzyć lodówkę, zobaczyć, co w niej mam i już wiedzieć, co z tych składników, które właśnie znalazłam, przygotuję. To z czasem i z doświadczeniem przychodzi, ale zdaję sobie sprawę, że nie każdemu, bo po prostu gotować nie każdy lubi i też właśnie taką wenę do wymyślania przepisów nie każdy po prostu ma. Bartek Traveler pyta, czy masz jakieś marzenie związane z podróżą, gdzie chciałabyś stanąć, spróbować czegoś nowego i powiedzieć, że nareszcie marzenia się spełniają. Już parę tych marzeń się spełniło i tak jak mówiłam, staram się tak nie nakręcać, żeby sobie coraz wyżej tę poprzeczkę ustawiać, żeby po prostu nie pogubić się trochę w tym wyznaczaniu sobie celów kolejnych podróżowania. Chciałabym kiedyś zobaczyć Amerykę Południową, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, jak tam jest ciężko, jak tam jest niebezpiecznie też, jak tam jest zupełnie inaczej, więc podchodzę do tego tak dosyć ostrożnie. Przyznam się Wam, że po prostu czekam trochę, że może tam się zmieni, ale myślę, że jeszcze naprawdę długo się nie doczekam i że może życia mi nie starczy na to. Więc to jest takie odległe dosyć marzenie. Bliższym marzeniem jest polecieć do Islandii i polecieć na Grenlandię. Chciałabym bardzo zobaczyć właśnie tamte krajobrazy. Ja się doskonale czuję w takich dużych, pustych przestrzeniach. Bardzo wtedy odpoczywam i wtedy właśnie dopada mnie takie uczucie takiego maksymalnego szczęścia. Nie wiem, jak Wam to opisać, że po prostu właśnie staje człowiek gdzieś w jakimś miejscu i czuję, że to jest to, że wow, udało mu się tam dotrzeć, tylko że też właśnie to jest taka pułapka, że w momencie, kiedy już się podróżuje bardzo dużo, to uczucie zaczyna pojawiać się coraz rzadziej. Także też miejcie to na uwadze, żeby właśnie sobie po prostu te cele podróży wyznaczać tak na spokojnie, żeby naprawdę móc się potem tym, że się gdzieś dotarło, na spokojnie też nacieszyć. Hot Summer 1979 pyta, wasze ulubione destynacje, czy lubicie wracać w miejsca, gdzie byliście, a może gdzie nie chcecie wracać? Już troszeczkę wcześniej odpowiedziałam w sumie na to pytanie, że staramy się, przynajmniej ja się staram, nie wracać do tych miejsc, w których już byłam, bo bardzo bym chciała zobaczyć kolejne, ale na przykład Mariusz lubi bardzo wracać do Azji. Ja mam takie troszeczkę mieszane uczucia, bo Tajlandia jest piękna oczywiście, ale cały czas gdzieś z tyłu głowy mam to, że to jest kraj, w którym się przymyka oko na prostytucję, zwłaszcza na prostytucję dziecięcą i to jest bardzo niefajne, to jest bardzo przykre, naprawdę bardzo widać tych wszystkich podstarzałych facetów, którzy tam przyjeżdżają i się potem prowadzą z jakimiś małolatami, albo co gorsza właśnie można nawet spotkać ludzi, którzy namawiają do tego, żeby gdzieś tam na obrzeża miasta pojechać, że takie młodsze dziewczynki albo chłopcy będą do dyspozycji i nawet kiedyś Mariusza zaczepił jeden facet, pokazując mu zdjęcia tych dzieci, wyobraźcie sobie. Więc w każdym kraju właśnie, który dotychczas udało mi się odwiedzić, zawsze jest jakieś takie ale. I to jest przykra sprawa, bo właśnie zawsze takie ale powoduje, że ma się taki niesmak, jak się skądś wraca. Oczywiście o takich kwestiach nie rzadko kiedy przeczytacie, rzadko kiedy ktoś o tym będzie mówił, bo wszyscy na Instagram wrzucają zdjęcia pięknych plaż i tego, jak jest cudownie, drinki, palenki i tak dalej. I to się cieszy największym powodzeniem i największą ilością lajków i udostępnień. Natomiast no właśnie z tego powodu do tej Tajlandii już tak
jak wracam, to nie już z takim entuzjazmem, jak leciałam tam za pierwszym razem. Nie chciałabym wrócić na Kubę. Zmęczył mnie ten wyjazd. Zmęczyło mnie to, że po prostu wszyscy, których spotkaliśmy praktycznie na naszej drodze, poza może wyjątkami na trzech palcach do policzenia, okazywali się tam niesłowni. I ja wiem, że to jest trudna rzeczywistość, i ja wiem, że im jest tam ciężko, ja wiem, że to system na nich wymusił i tak dalej, ale wrażenie niesmaku pozostaje wrażeniem niesmaku i nic na to nie poradzę. Byłam, widziałam, wiem, że są inne, fajniejsze miejsca bliżej i jak ktoś się mnie pyta, czy warto lecieć na Kubę, to pytam, gdzie był, tutaj gdzieś w bliższych rejonach i po prostu doradzam, że jeśli nie był gdzieś na przykład na ładnych greckich plażach, to niech sobie najpierw zwiedzi ładne greckie plaże, bo Kuba to wcale nie są piękne, białe plaże, tylko zupełnie inny świat, który jeszcze przez jakiś czas zupełnie innym światem zostanie, chociaż wiele już się od czasu naszego pobytu tam zmieniło i mam nadzieję, że zmieni się na lepsze. I tak wracając do tych ulubionych destynacji, no to właśnie ja mogłabym jeszcze wrócić do Australii. Chciałabym tam wrócić razem z Mariuszem i chciałabym wynająć na dłużej troszeczkę kamper niż na tydzień, bo ja przez tydzień tylko jeździłam tam kamperem i po prostu faktycznie na spokojnie, bez pośpiechu sobie tę Australię pozwiedzać. Australia jest przeogromna i to, że ja się przez tydzień zdążyłam z Darwin na północy przemieścić do Alice Springs i wrócić, to uznaję za cud i uznaję też trochę za głupotę, dlatego że nie do końca sobie to wszystko policzyłam i okazało się potem, że naprawdę muszę bardzo dużo jechać samochodem, że muszę jeździć samochodem, kiedy jest już ciemno, chociaż nie jest to zalecane i naprawdę, uwierzcie mi, to nie jest zalecane, dlatego że faktycznie kangury potrafią w nocy wyskakiwać pod koła i zdarzyło mi się już też być w takiej niebezpiecznej sytuacji, że jechałam i musiałam troszeczkę slalomem pomiędzy zwierzętami przejeżdżać. Więc chciałabym właśnie pojechać do Australii z Mariuszem, żeby sobie pozwiedzać tę Australię na spokojnie i żeby on też mógł zobaczyć, jak tam jest pięknie. Mam nadzieję, że jemu również tak jak mi, tak bardzo się tam spodoba. Wyglądasz pięknie, aż mnie zaskoczyło info w bio odnośnie wieku. Jak dbasz o skórę w podróży? Pyta ponownie Hot Summer 1979 na Instagramie. Dziękuję pięknie za komplement, bardzo mi miło jest takie informacje, takie komentarze czytać. Jak dbam o skórę? Przede wszystkim zawsze stawiam na najwyższe filtry i kiedy jestem w Azji, to sobie zawsze takie właśnie kremy z filtrem wysokim kupuję, bo Azjatki mają obsesję na punkcie wywielania, więc one naprawdę tam te kremy na ich rynek, kremy z filtrem przeciwsłonecznym są po prostu bardzo dobrymi produktami. I nawet kiedy jestem w Polsce, nawet kiedy wychodzę z domu, kiedy są chmury, to zawsze ten filtr najwyższy na twarzy mam. Ja mam skłonność do przebarwień i kiedyś już też Wam o tym opowiadałam i pokazywałam Wam nawet w osobnym filmie, jak te przebarwienia maskuję, więc jeśli któreś z Was, dziewczyny, przyda się taki filmik, to gorąco Was zapraszam, obejrzyjcie go sobie. Myślę, że moja metoda jest całkiem dobra i sprawdza się już od ładnych paru lat na mnie. Zawsze pamiętam o tym, żeby pić odpowiednią ilość wody. Kiedy jestem w domu, to sobie po prostu 1,5-litrowy dzbanek nalewam rano, dodaję do tego cytrynkę, miętę i przez cały dzień widzę, ile mi jeszcze zostało do wypicia. A kiedy jestem w podróży, to po prostu przeliczam to na butelki wody i też jeszcze biorę poprawkę na to, że w podróży jest ciepło, że w podróży się chodzi, więc skóra się poci i tej wody faktycznie jeszcze trzeba wypić więcej niż 1,5 litra. I to jest podstawa. Z reguły okazuje się, że jedziemy do takiego kraju, w którym jest dosyć wilgotne powietrze i to dosyć wilgotne powietrze sprawia, że tak naprawdę już o skórę w jakiś konkretny sposób inny, dodatkowy dbać nie trzeba, poza tą ochroną przeciwsłoneczną. I to jest bardzo fajna sprawa, dlatego że faktycznie widać różnicę, zwłaszcza widać różnicę nie tyle na twarzy, chociaż oczywiście też, ale na stopach na przykład, na łokciach. Wszędzie tam, gdzie w naszym klimacie, gdzie w tych wszystkich klimatyzowanych pomieszczeniach jest problem i ta skóra jest wysuszona, to okazuje się nagle, że jest się za granicą w klimacie trochę bardziej wilgotnym i
ma się nagle ładne, gładkie stopy, ma się ładne, gładkie łokcie i nie trzeba jakoś szczególnie dużo robić wokół siebie. Oczywiście mam jakieś kosmetyki pod oczy, przeciwzmarszczkowe, ale też nie ufam specjalnie tym kremom, nie wierzę, żeby one potrafiły zdziałać cuda. Już przecież przez tyle lat są produkowane, a jednak dalej się starzejemy i nie udaje nam się zatrzymać tego czasu, więc po prostu moja pielęgnacja jest naprawdę bardzo podstawowa. Bardziej stawiam na to, że kiedy jestem w podróży, to korzystam z lokalnych owoców, które jem na potęgę wtedy, bo wiem, że w domu tego nie będzie i wszelkie mango, ananasy i inne pyszności, które mają pełno witamin, po prostu odżywiają moją skórę od środka i to jest moja metoda, którą polecam. Anna Ci na Facebooku pyta, czy planujemy podróż w kierunkach takich jak Rosja, Azja Środkowa czy Bliski Wschód. Na razie nie. Byliśmy kiedyś na prelekcji, gdzie chłopak pokazywał, to był Kuba, nigdy nie pamiętam jak Kuba ma na nazwisko, ale daję Wam link i w opisie też do tego filmu on będzie, gdzie on opisywał swoją podróż autostopem do Mongolii i stwierdziliśmy, że moglibyśmy kiedyś też faktycznie w tamte rejony się wybrać, ale nie wyznaczyliśmy sobie konkretnej daty na to, więc na razie nie planujemy tych kierunków, ale też ich nie wykluczamy. Tyle mogę powiedzieć. I moi drodzy, to już są odpowiedzi na wszystkie dotychczas zadane pytania. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jak chcecie wiedzieć coś jeszcze, to czekam na Wasze komentarze. A jeśli filmik przypadł Wam do gustu, jeśli chcecie więcej takich, to dawajcie mi znać. Dajcie też kciuk w górę, jeśli przypadł Wam do gustu. Będzie mi bardzo miło widzieć, że faktycznie jest z mojej strony nadawanie, a z Waszej strony odbiór. Możecie też zasubskrybować mój kanał na YouTubie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i przyciśnijcie sobie ikonkę dzwoneczka też, to będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich filmach, które regularnie wgrywam nowych. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, za poświęcenie mi czasu i obejrzenie filmików. W opisie macie też linki i też możecie zobaczyć, gdzie można mnie obserwować w innych miejscach poza YouTubem. Dzięki serdecznie i do zobaczenia. Pa!